serdecznie witamy wszystkich hodowców i podobnie jak w tym roku, tylko to było chyba pół roku temu, mamy tutaj na sprzedaż gołębie nowe, młode, wychowane tutaj w hodowli kolegi Andrzeja Głazika. Tych gołębi z tej hodowli nie przedstawiać za dużo nie trzeba, bo dużo czasu i filmów im poświęciliśmy już, ale tutaj kolega Andrzej o tych gołębiach, które teraz ma na sprzedaż, może powie coś sam, tym bardziej, że są to gołębie młode, ale one wyglądają już prawie jak roczne, tak? Dobry lot, kolega. Tak się składa, że od czasu do czasu tutaj kolega Krzysztof przyjedzie, kręcimy film o gołębiach. No, dzisiaj znowu jest okazja zobaczenia się z wami. Przeznaczyliśmy na pierwszą aukcję 30 gołębi, na drugą aukcję też około 30 sztuk. I muszę tak, może troszeczkę opowiemy, ale to jest ich nowy gołębnik i tak troszeczkę źle się czują tu. Na dzień dzisiejszy wystawiliśmy kilka jansenów czystych. To są bardzo czyste jansena, nie? To z linii Klampera, z Merksa, z 019 brata Merksa, z Wiplaka, z Wosa. No to o jansenach nie będę dużo mówił, bo to są gołębie w bardzo bliskim pokrewieństwie u mnie hodowane. Już kupiłem spokrewnione i to z Niemiec od pana Barcza. Tak, jeśli ktoś nie musi tu u mnie kupować, może jechać do Niemiec i u niego kupić. Ale mówmy o tym, co mamy do sprzedania. Później mamy kilka gołębi z hodowli pana księdza Kostorza. Taki, oczywiście to są Mateusy, Morris Mateus. Jest to grupa gołębi, gdzie tam jest, powiedzmy, mam chyba 4 czy 5 gołębi ze złotego medalistę. Plastrona? Z Plastrona. Plastron, nie wiem czy w Polsce jest tak doceniany, ale to są niesamowite gołębie. Pokazują się w Polsce, jak i na zachodzie. Tu mamy taki przykład, że w Międzyzrojach kolega ma najlepszą samicę rozpłodową. Która... To co u kolegi Grzegorza Sękowskiego byliśmy? U Sękowskiego 12635 chyba to był numer. Ja nie pamiętam numeru, ale ona jest po drapie, po synie olimpijczyka i po chyba takiej par numer jeden rozród od Morrisa Mateusa. Rozbudowałem tą linię, bo uważam, że to gołębie, no, rozprzestrzeniając je w Polsce, podnosimy poziom. Latają bardzo dobrze. Nie chcę dużo mówić, w zeszłym roku one dość wysokie ceny uzyskiwały, ale im więcej powiem dobrego, tym droższe będą. A chcemy, żeby to w normalnych cenach było sprzedane. Ale też jeszcze powiedz, Andrzej, bo pokażmy jednego, daj mi taką kartkę na chwilę, nim powiesz o innych, pokażmy chociaż jednego gołębia, żebyś pokazał jakiegokolwiek. W jakim są wieku te gołębie może takie, bo tam jest tylko parę gołębi, które takie są, powiedzmy, z gorszym upierzeniem, ale tak byś go złapał i pokażmy, że to są gotowe, już nadające się do parowania praktycznie, tak? Pierwszy, samce pierwszy i drugi lęk się nadają do parowania grudniowego. Tutaj mamy jakiego gołębia, popatrzmy. To jest drugi lęk, całkowicie wypierzony, raz, dwa, trzy, pięć lotek drugiego rzędu zgubionych. To jest właśnie co te gołębie różni od tych, które teraz mamy akurat, to jest 13855. Tutaj mamy przemieszane te dwie, no to zobaczymy zaraz, jest, widzę go od razu, to jest DV0645, to jest Hurricane razy Hurricane, czyli to jest, że tak powiem, linia Hurricane 51. To jest po tym 37 samcu? To jest po Pitmanie? Po 1590. Aha. Pitmanie. Bo to po Pitmanie. To jest Pitman. Pitman, ale tak, ale to jest jeden z najszybszych gołębi w Polsce. Mhm. On latał 37 u księdza Kostorza. Tylko tego nie ma, to nie jest jeszcze ten. Aha, no. Ale to jest linia Hurricane 51. No i sobie popatrzmy. No. Jakiego nie weźmiecie do ręki, one mają pełne skrzydła. To jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, raz, dwa, trzy, cztery, piąta lotka odrasta. Wszystko elegancko. Te gołębie, zobaczcie jak oko ma. No tak ciemno, to ta źrenica wygląda większa, ale generalnie one wszystkie mają takie źrenice właściwe. Oko pięknie kryte. I czy weźmiemy to z Hurricana, czy z Plastrona, czy czyste janseny? Nie ma gołębi, czy drapy. Nie ma gołębi z odkrytymi oczami. I to wszystko w ręcach leży, jak... Tu na przykład taki marmurek. To może być Morris Mateus.
Może być. Każdego nie będziemy głębiej prezentować, ale po prostu poważemy. Są tutaj te linie, które kolega u siebie ma tam na stronie internetowej, to możemy zobaczyć. Tutaj kolega ma ściągę oczywiście z tymi parami. Taką ściągę to są te gołębie, tak, które właśnie przeznaczone są. Zdjęcia właśnie i pary, o czym są. Oczywiście. Masz też nowe nabytki. Oczywiście, no powiemy po kolei. Koledzy, bo tak drapy ode mnie nie są doceniane, ale muszę wam powiedzieć, niech ci koledzy, co handlują drapami, niech pokażą gołębie, tak, najlepsze gołąb okręgu, oddziału, najlepsza drużyna w okręgu, w oddziale. Chyba nie mają w Polsce takich drap, jak ja mam. Są to gołębie pierwsze z aukcji, kupione jeszcze pod Wrocławiem. W 2008 roku w Miliczu to były gołębie, kolega Sylwester Chyliński te aukcje organizował pierwsze, Bogdan Michalak je prowadził. Tak. Gołębie u Krzysia Szymańskiego to właśnie jest i prangę, i drapa. U Pięczkiego, byłego mistrza Polski, wicemistrza, też drapa. Drapa u niego najlepiej się spisuje. Tam samica do dzisiaj lata, ona w zeszłym roku gorsze zrobiła wyniki, była 14 w Polsce Północnej dopiero. Ale już jako roczna kategorię C zrobiła, była najlepszą gołębicą w okręgu Gdańsk. Oczywiście nie wszyscy są zadowoleni z gołębi nabytych ode mnie, ale w dobrych hodowlach one latają perfekcyjnie. Teraz, żeby tam wam głowy nie zawracać za dużo, powiem wam o nowych nabytkach, nie? No tu mam całą plejadę gołębi Vandenabele. To jest, no nie wiem, 6-7. 6-7 będzie na tej pierwszej aukcji. Są to gołębie zakupowane od hodowców zachodnich. Nie od Vandenabele, ale wystawione też takie mam. Ale powiem wam tak. Te gołębie, które zakupiliśmy, w zasadzie jajka były od nich zabrane i dopiero u mnie mamki chowały. Po prostu za słabe te gołębie są. Tam, jeśli jest hodowany gołąb rok, drugi, ileś tam lat na antybiotykach, te gołębie są zdecydowanie słabsze. Dopiero tu puściliśmy chyba ostatni lęk, że same wychowały i wyszły koncertowe młode. Ale to po prostu jest nasz system hodowania, gdzie nie podajemy żadnej chemii. Oprócz na kokcyliozę. A tam żadnych kuracji nie masz, nie robimy szczepień. Na żółty guzek nie, bo to zioła mamy, nie? Na robaki i oregano, to mieszamy te zioła. Nie chciałbym się rozwodzić, ale tutaj powiedzmy jest Blixem, Rudy, Wittenbuik, Jason, no wszystko to co najlepsze. Tak, ale jeszcze Andrzej, ja się rozwodzę, bo tam jeszcze, w sensie rozwodzę nad gołębiami, bo z tych nowych nabytków też jeszcze warto wspomnieć o gołębiach, które kupiłeś tutaj od kolegów, że tak powiem, od kolegi tutaj z oddziału Torun, czyli od Tomka Rumińskiego i no też od kolegi tam z Wiela, też, który, to co ciekawe, to są medaliści z... Tak, to są medaliści z... Najlepsze gołębie w Polsce. W Polsce, właśnie z zeszłego roku. Na olimpiadzie. Na wystawie europejskiej gołębi były te gołębie docenione. Tak, tak. No to od kolegi Rumińskiego mam, powiedzmy, to wystawione 3 albo 4 gołębie. Pochodzące z jego gołębi. Tak, po jego gołębiach, ale po tych, co wygrały najlepszych w Polsce, nie? Ewentualnie rodzeństwo. To jest kolega Rumiński, on się u nas zaopatruje te wszystkie produkty, w karmę. W zasadzie jest nie do ogrania w naszym okręgu i się okazuje, że w Polsce też. Te gołębie, powiedzmy od kolegi Rumińskiego, daliśmy też na przykład na samicę brązową medalistkę, na siostrę brązowej medalistki z Bukaresztu. Przepiękne młode, zobaczycie, wszystko takie, od razu widać, to są troszeczkę inne gołębie, one ciemne. Ale tutaj właśnie, popatrzmy, jednego chociaż pokażmy, bo to chyba to jest ten, na o ten ciemny właśnie tam. Tu jest taki, tu. Ja pamiętam dlatego, jak robiliśmy zdjęcia, one właśnie były takie ciemniejsze, bo tak. Co ciekawe, mamy tylko tutaj 2 czy 3 gołębie czerwone i jednego chyba szpaka i bardzo mało pstrych jest, 2-3 też. Szpaczka, one siedzą jeszcze na dworzu. Ale tu dokończmy ten. No wiadomo, hurikan wprowadzony jest, nie za dużo, mam chyba z 8 sztuk albo 10. Hurikan 51-52, oryginalny mam od Vlomansa, jak i też nabyte od kolegi z Niemiec 0516. Rainera Pittmana. Od Rainera Pittmana, no ja mam szczęśliwą rękę do tych gołębi. W każdym bądź razie, no jest tutaj Sfinekę, chyba z 2 gołębie, ale też wprowadziliśmy na Rumińskiego gołębia Hermansa Kustersa. Później Hermans Kusters, Erika Limburga. Super gołąb. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. To dopiero wy się przekonacie, jeśli kupicie te gołębie. No chyba, że nie będziecie chcieli ich nabyć. Ale sądzę, że najszybsze na najszybsze są parowane. Zobaczymy, no.
Te gołębie możecie kupić w Polsce, teraz jak ja patrzę, to Wandy na Belle jest poton. Hurikanów jest poton. No zobaczymy po prostu. Zobaczymy. Będziemy testować? Powiem, że najlepiej z tych nowych nabytków, ja nie mówię o drapach, nie? Ale z nowych nabytków uważam, że Morris Mateus, te co były na zdobyły Mistrzostwo Polskie u księdza Kostorza, to był oryginał, też jeszcze był mistrz, ale był złoty medalista z Poznania w 2011 roku, też to był oryginalnie na obrączce, to był, no nie pamiętam z czego, ale to był oryginał Morrisa Matersa na belgijskiej obrączce, tak. Medalistka z Nitry chyba brązowa też tak, była, brązowa. To mam całe rodziny te gołębie. Morrisa Matersa, tam Denny Mia chyba byli, to taka podstawa, tak. Para rozpłodowa też, także tych gołębi od Morrisa Matersa tutaj się w hodowlach tych czołowych przewija, one są może tak może mniej znane, mniej reklamowane, bo to jest też starszy człowiek, to może, już o tym rozmawialiśmy. Natomiast tutaj można sobie nabyć i bardzo wierzę w Morrisy. Powiem wam, że no, mamy dwa gołębie w Polsce, co tak, co mówiliśmy w Międzyzdrojach u kolegi Grzesia po samicy od Morrisa Mateusa. W Świnoujściu. Proszę? W Świnoujściu. W Świnoujściu. Oddział Międzyzdroja. Ja, tak. I samica tylko rok nią lotował, 9 sadzeń, 9 konkursów i się okazało najlepszą lotniczką była, tam coś takie mieli trudniejsze loty i co, on ma Mateusy już z 2015, z 2016, on teraz przez te 3 lata bierze zawsze tam trochę gołębie ode mnie i teraz pierwszy rok miał, znowu mistrza zdobył, pierwszy rok te krzyżówki, nie krzyżówki, moje gołębie parował na siebie i te moje teraz, te u niego krzyżówki były szybsze od moich oryginalnych. To już jest dobrze. On kręcił tam 10-20 pierwszych na oddział. To jest hodowca, który ma duże doświadczenie, no on kupował kiedyś najdroższe gołębie w Polsce i w zasadzie nie mógł jechać z nimi. Ale nie chciałbym się tu za dużo rozwodzić, koledzy, ale tu w następnym filmie pokażemy wam inne gołębie jeszcze do sprzedaży i pokażemy wam, powtórzymy, jak wygląda gołębnik, gdzie prowadzi się hodowlę na ogiera. Musicie to zobaczyć. Bo tutaj nawet postaramy się taką zaprezentować nawet klatkę taką specjalną, nową, z nowego typu, z przemyśleń oczywiście tylko kolegi Andrzeja. Natomiast to popatrzmy jeszcze na koniec na te gołębie. Tutaj one zostały, zobaczmy, one się już uspokoiły, bo przed chwilą dosłownie, kiedy zakończyliśmy robić zdjęcia, one zostały do tego przedziału wpuszczone. Teraz sobie już widzimy, jakieś tam hierarchie wypracowały, miejsca sobie poznajdywały. Także te ptaki już tutaj mamy. Zobaczmy, one są naprawdę większe, tak jak kolega Andrzej powiedział, są gotowe już do łączenia w pary. Można. Samczyki można pierwszy, drugi lęk ode mnie, można normalnie na grudniowy wychów. Z samiczkami bym tylko z pierwszego lęku. Te, co pełne skrzydła mają wyrośnięte i drugi rząd, prawie cały wymieniony, te możecie dać, pociągnąć jajeczka. Tylko tutaj jedną rzecz jeszcze powiedzmy, bo kolegi chwilowo nie będzie obecny, firma też będzie nie działała, także dzwonić to raczej nie chyba, co? Za bardzo? Dzwonię po 16 najlepiej. 16 firmy, listopada. 17, 18, 20 albo 21 otwieramy firmę. Ale już wcześniej będziecie tutaj, 16 na miejscu? W Polsce? 16 chyba wieczorem albo w nocy. Czyli po 16, 17 tutaj prosimy dzwonić wcześniej, raczej no można próbować, no ale no, z siłą rzeczy będzie to ograniczony kontakt. Także my będziemy za to mieli pełną dokumentację tych gołębi, rodowody rodziców, zdjęcia tam, gdzie nam się uda na stronie internetowej. Także na razie dziękujemy i zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w licytacji gołębi kolegi Andrzeja Gozika, a może jeszcze jak ktoś będzie chciał innych informacji się dowiedzieć, jakieś inne gołębie nabyć, to tutaj będzie można po tym terminie, co podaliśmy do kolegi Andrzeja, zadzwonić się. Ja powiem jeszcze, jaki tam numer, na jaki numer telefonu tam będzie zaznaczony. To jest 605-55-88-30. To jest numer taki handlowy, gdzie między 7 a 15 można dzwonić i no bezpośrednio. Tak, ale jak ciebie nie będzie, no to jest firma zamknięta. Tak. Zachęcamy do dzwonienia, ale po tym terminie, co podzieliliśmy. Dziękujemy, do zobaczenia. Dobry lot. Dobry lot.